Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj wstałem bardzo wcześnie, jest jakieś 20 po 6. Dlaczego tak wstałem? Zobaczcie, jest jeszcze ciemno za oknem. Wstałem tak wcześnie dlatego, żeby pokazać wam bardzo fajny sposób, jak wejść na górę Burj Khalify i zobaczyć całe miasto z góry, piękny widok za praktycznie pół ceny i dodatkowo sobie jeszcze w tej cenie zjeść, napić się kawki. Otóż, żeby dostać się na górę Burj Khalify, na dokładnie 122 piętro, czyli jedno piętro niżej niż taras widokowy, wystarczy udać się do restauracji, która tam się znajduje. Bardzo, bardzo proste. Restauracja nazywa się Atmosphere i możemy tam się udać, wydając 75 zł od osoby. Więc jest to dokładnie połowa ceny wjazdu normalnego na Burj Khalify. A dodatkowo, za to 75 zł możemy sobie coś po prostu kupić, trzeba je po prostu wydać w restauracji. Więc jednocześnie mamy coś w cenie i jednocześnie mamy taniej. Wsiadamy i jedziemy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć, czemu tak wcześnie tu jesteśmy. Dlatego, że ta usługa jest czynna tylko od 7 do 9. Żeby mieć dobre miejsca, trzeba być jak najwcześniej, czyli o 7. Dostałem od pana parkingowego bilecik. Pan zabiera mój samochód, to nie jest w ogóle płatne, żebyście się nie zastanawiali. Jakbyście mieli auto wynajęte w Dubaju, to możecie tutaj podjechać normalnie autem. I no i co, idziemy do góry. Wchodzimy do środka, ale tu jest ciemno, takie bardzo jasne. Ciemne żarówki są, słuchajcie. W tym miejscu już wcześniej byłem, jak spaliśmy z Chloe w Burj Khalifie. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek. Tylko tym razem trzeba wejść w inną trochę stronę. Więc boję się, że się zaraz zgubię. Nie wiem, wchodzimy. Chyba tutaj. Ale nie wiem, szczerze mówiąc. Is this the right lift for Atmosphere, atmosphere restaurant? C-level, C. Okay. So, it's, thank you. No, to jest dobra winda, więc wchodzimy. C-level. No i idziemy do windy już, tej prawdziwej, tej, która mnie zawiezie na samą górę. Zabrali mi aparat, więc muszę kręcić telefonem dalej, wybaczcie, ale takie to już jest. W Dubaju nawet zabierałem za chodzenie po ulicy z aparatem. Ostatnio mi zabrali, więc przekazali mi schować. Wow, widoki już są fajne. Nie wiem teraz, w którą stronę. Okej, okay, tu mnie prowadzą. Pani. Wjechaliśmy na piętro 123 i schodzimy sobie teraz jedno piętro w dół. Zobaczcie, jak słońce tam wschodzi. To jest słońce. No i wchodzimy już do odpowiedniego miejsca. To jest lounge. Mamy dwie opcje do wyboru. Albo restauracja, albo lounge. Ja wziąłem lounge, bo jest po prostu tańszy. Restauracja jest o 200 zł. Dostałem już od razu menu i dostałem stolik, słuchajcie, pod oknem. Chociaż powiedzieli, że nie ma stolika pod oknem, więc widzicie, mam niespodziankę. Widok za mną już jest epicki, słońce powoli wstaje. To co? Siadamy. W tle wschód słońca, a ja czuję, że oszczędzam. No bo kto nie lubi oszczędzać? Tak naprawdę każdy. Czy w takich wypadkach jak zwiedzanie, czy przy zakupach online na przykład. I jeżeli o zakupach online mowa, to sprawdźcie Lety Shops, to jest serwis cashback, dzięki któremu przy zakupach online w różnych sklepach, tych sklepów jest bardzo wiele, dostajecie część ze swoich pieniędzy z powrotem. Jak zacząć korzystać z Lety Shops? Na początek tworzymy konto przez podanie maila i hasła lub po prostu logując się przez Facebooka. Potem instalujemy wtyczkę i aktywujemy ją dla sklepu, który nas interesuje. Wybór jest duży. Są tam takie sklepy jak Allegro, AliExpress czy nawet Booking.com, co przyda się zapalonym podróżnikom takim jak ja. Po aktywacji cashbacku powinniśmy widzieć zieloną ikonkę haczyka w prawym górnym rogu przeglądarki. No i w sumie to tyle, a teraz za każdy zakup będziemy dostawać określony procent pieniędzy z powrotem. Kasa jest przelewana zwykle prosto na konto lub na PayPal w przeciągu maksymalnie miesiąca. Dodatkowo w tym momencie jest promocja, dzięki której będziecie mieli 30% więcej cashbacku przez pierwsze 7 dni. Moim zdaniem warto z takich rzeczy korzystać, dlatego że parę groszy w kieszeni jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a przecież usługa nic nie kosztuje. Dobra, także zamawiamy coś dobrego do jedzenia i coś dobrego do picia. W ogóle pokażę wam dookoła, co stąd widzimy z tego miejsca, a widzimy bardzo dużo. To widzę bezpośrednio po swojej lewej stronie. Zobaczcie, tutaj mamy Burj Al Arab, czyli ten najsławniejszy hotel w Dubaju. Widoczność jest piękna, więc nawet widać za tym burżem, Burj Al Arabem, Palmę, czyli wyspę Palm Jumeirah. Widać wszystko, widać Atlantisa, widać całą tam marinę w tym właśnie miejscu. A ja mieszkam tak mniej więcej, jakby powiedzieć, mniej więcej gdzieś tutaj, tak trochę za mariną. Dalej od wody. Pode mną, słuchajcie, fontanny. Gdyby teraz były czynne o tej godzinie, byśmy widzieli pokaz fontan. I dookoła centrum Dubaju, czyli Dubai Downtown. Może też widać. Widać naprawdę wszystko.
wszystko praktycznie, co jest możliwe. A w tamtą stronę widać wyspy The World prawdopodobnie. Nie jestem pewny na 100%, ale trochę coś tam widać i to powinny być te wyspy. Czy archipelag wysp zbudowany w kształcie całego świata, w kształcie jakby kontynentów. W ramach tej oferty do wyboru mamy całkiem sporo różnych rzeczy, zobaczcie. Różnego rodzaju drinki z alkoholem nawet można zamówić, mimo że jest tak wcześnie. Tutaj mam na przykład listę kaw, które są do wyboru, ceny takie, jakie widać. Ja sobie coś zaraz z tego wybiorę. Są też jakieś przekąski, ale jest tego szczerze mówiąc bardzo mało, także trzeba szczerze powiedzieć. Tutaj mamy na przykład taki jakby talerz deserów za 80, więc jeżeli jesteśmy w dwie osoby, ma to sens. W jedną osobę, no wychodzi już, przekraczamy nasze 75, więc raczej tego nie wezmę. Bo chciałem wam dzisiaj pokazać, że można to zrobić tanio. Słońce już powoli wstaje, słuchajcie. Musiałem założyć okulary, bo naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo jasno. Mamy jakby słońce na wprost siebie praktycznie, tak wysoko jesteśmy. 122 piętro. To jest najwyższa restauracja na świecie, rozumiecie? Najwyższa. Więc robiąc to, zamiast wchodząc o piętro wyżej, nie dość, że mamy zaliczony najwyższy budynek na świecie, to mamy jeszcze zaliczoną najwyższą restaurację na świecie. Możemy sobie wypić kawkę na nie wiem ilu, ale kilkuset metrach nad ziemią. Zobaczcie, jak to jest wysoko. Te wszystkie budynki, które są naprawdę ogromne, wiele z nich byłoby najwyższymi budynkami w Polsce, spokojnie. Słuchajcie, sprawdziłem to, jesteśmy na wysokości 422 metrów, czyli no kurczę, pas kultury ma 230 tam za Kongeniu, czyli prawie że dwukrotność pasu kultury. Byłby tutaj jeden z takich małych budyneczków, które stoją gdzieś tam z tyłu, takich o. Niesamowite. No i przyszła moja kawa, wziąłem sobie dwie kawy, dlatego że nie chciałem nic słodkiego. Black coffee. I tutaj mamy almond espresso float, czyli bita śmietana, thank you, mleko i kawa i do tego syrop o smaku migdałowym. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, tutaj można być aż do godziny 10. Ostatnie zamówienie jest właśnie bodajże też o 10, nie, przed 10 jakoś, więc możecie nawet sobie coś pod koniec zamówić jeszcze i siedzieć tutaj ile chcecie i można sobie naprawdę robić sporo zdjęć, napatrzeć się na spokojnie, nie ma w ogóle tłumu. Zobaczcie, że za mną jest ile? Jakieś tam dwa stoliki są pełne i przede mną też jeden stolik, czyli generalnie jest bardzo mało ludzi. Jest spokojnie, gra fajna muzyczka w tle. Byłem kilkukrotnie na tarasie widokowym, tam są tłumy, tam po prostu wjeżdża pełna winda za pełną windą i trzeba się cisnąć z tymi ludźmi, każdy chce zrobić zdjęcie w tym samym miejscu, trzeba się pchać i tak dalej. Więc moim zdaniem tutaj jest po prostu o niebo lepiej. Zobaczcie, piję sobie kawkę, widok na miasto, jest pięknie. Nie ma żadnego stresu, można faktycznie się wyluzować i tą chwilą się nacieszyć po prostu. O tym ludzie często zapominają. Zwiedzają po prostu jednym wielkim tłumem, gonią, robią tylko zdjęcia, żeby odhaczyć to z listy, że byłem, zobaczcie, jestem na zdjęciu, a nie cieszą się tym tak naprawdę, a zobaczcie, jakie mam tutaj. Zupełne przeciwieństwo tego, a jednocześnie też odhaczyłem sobie to miejsce, jeżeli ktoś już musi, jednocześnie no, mogę po prostu powiedzieć, że tutaj byłem, tylko że bez stresu. Zdrowie. A jeśli chodzi o moje kawy, to powiem wam, że są nie najgorsze, ale nie są też jakieś wybitne. Kawa jak kawa, nie czuć tego, że jest tak droga, płaci się po prostu przede wszystkim za to, że jesteśmy bardzo, ale to bardzo wysoko. Wziąłem sobie rachunek, dlatego że powoli będę wychodził i zobaczymy, ile wyszło w moim przypadku. 84, czyli nie udało mi się utrafić idealnie, no ale i tak jest dużo, dużo taniej niż wejście na taras widokowy. No i wypiję sobie dwie kawy w tej cenie, więc lepiej to mieć niż nie mieć nic. Także płacimy i stąd powoli wychodzimy. No i wychodzimy. Zajęło mi to wszystko godzinę, czyli będę tutaj godzinkę, siedziałem sobie i tak dalej. Niestety tylko godzinkę, dlatego że nie ma ze mną Chloe, ponieważ jest na locie, czyli po prostu w pracy. Co jest bardzo słabe, ponieważ największym plusem posiadania dziewczyny jest to, że robi fajne zdjęcia na Insta. I oczywiście ty robisz jej, równouprawnienie mamy, prawda? Idziemy z portem schodami na górę i wychodzimy z tego pięknego, pięknego miejsca. Powiem wam, że naprawdę polecam. Bardzo mi się podobało i jest to o wiele lepsze. Powiem wam, no mówiłem wam wcześniej już, że byłem na tarasach widokowych o piętro wyżej kilkukrotnie i to jest doświadczenie nieporównywalnie lepsze. Po prostu nie ma co się nawet zastanawiać. Jeżeli się nie boicie wstać wcześniej, to polecam pod każdym względem to miejsce.
Jeszcze jedna bardzo ważna informacja dla osób, które będą tutaj faktycznie chciały przyjść na wakacjach. Trzeba powiedzieć taksówkarzowi, żeby podjechał pod hotel Armani, bo wejście jest przez hotel Armani, a później w środku już was dalej ludzie pokierują. Natomiast jeżeli będziecie chcieli przejść tutaj samochodem wynajętym, być może mieszkacie w Dubaju, to pamiętajcie, żeby tą oto karteczkę na parking podbić sobie albo na górze, albo na dole w recepcji hotelu. Moje auto już jest, także zawijam się powoli do domu. Dajcie znać, co myślicie, czy warto pójść sobie do takiej restauracji zamiast tarasu widokowego. Moim zdaniem jest to super okazja. Pamiętajcie też o Leti Shops, nic to nie kosztuje, naprawdę, czemu by się nie zarejestrować? I tak kupujecie pewnie na AliExpressie, Allegro i tak dalej, a szczególnie na Bookingu jako podróżnicy, pewnie mnie oglądają podróżnicy. Nadal macie odpowiednie linki, więc na dzisiaj to by było wszystko. Trzymajcie się i do następnego vloga oczywiście. Cześć!